Zjawa przy krzyżu Zatlera, sucha psina. W jasną, październikową noc, rodzeństwo, dwie kobiety i jeden mężczyzna szło księżopolską drogą polną z wizyty u krewnych. Było tuż przed północą. Cała trójka była w dobrym nastroju i opowiadała sobie dzienne przeżycia. Znajdowali się tuż przed granicą księżopolsko-suchopsińską i tylko kilka metrów dzieliło ich od polnej drogi, gdzie stał krzyż Zatlera. Przed tym krzyżem zobaczyli jadącego ku nim rowerzystę, który przypuszczalnie dopiero co opuścił suchą psinę. Jeśli on jedzie tak szybko, to możliwe, że gdzieś wybuchł pożar lub zdarzyło się jakieś nieszczęście i chce ściągnąć pomoc, powiedział brat do sióstr. Jednak, gdy domniewany rowerzysta się do nich przybliżył, ujrzeli owiniętą w szarą płachtę postać, która nie była ani na rowerze, ani na drogach, lecz unosiła się nad ziemią. Rodzeństwo okropnie się wystraszyło. Niesamowita postać zatrzymała się parę metrów przed nimi i przez kilka sekund przypatrywała się ognistymi oczami. Potem skręciła wąską ścieżkę i rozpłynęła się. Inne podanie związane z tym krzyżem głosi, że stała tu kiedyś gospoda, w której odbywały się libacje. Wielki Piątek gospoda zapadła się wraz z gośćmi i gospodarzami. Później na tym miejscu grzebano samobójców i przestępców. O północy zjawiały się tam unoszące się postacie, które po konfrontacji z ludźmi znikały.